Dzień dobry. Sypie fajnie. Przez noc tak z 7 cm dopadało. Na szczęście nie jest to taki mokry, ciężki śnieg, jest mróz. Rozpalę w tej kozie, bo zbiera mi się tutaj już śnieg na tym dachu i on się na namiocie i on się już nieźle wygiął. Także rozpalę w kozie, niech to się topi. No i pewnie trochę może pod śnieżem. Ma padać cały dzień i ma padać całą noc. Pod wieczór ma padać intensywniej. Także pewnie prognoza, że ma spaść aż 30 cm śniegu się spełni. Fajnie, piękna zima. Drewno skończyło. Trzeba ich przynieść. Dzień dobry. No to teraz zobaczmy, co jest warta moja nowa zabawka. Tak szczerze, to powiem wam, że tu nie ma co na razie jeszcze odśnieżać, ale chcę się trochę pobawić. No cóż, muszę powiedzieć, że odśnieżanie taką łyżką kompletnie się nie sprawdza. No bo niestety tego śniegu już jest sporo. Momentalnie to się zapycha. Także to powinien być zrobiony jednak pług, który będzie spychał ten śnieg na bok, a nie pchał go przed siebie. Bo wtedy po prostu robi się ciężko. Traktorek zaczyna się kopać i zamiast odśnieżać to tylko niszczy mi tą drogę. Także tak, tu sobie przejechałem. A no cóż, pokombinuję może w poniedziałek i spróbuję coś zrobić. Jakąś taką prowizorkę. Zdjąć tą łyżkę i zaczepić tutaj jakiś pług z desek, a może na tej łyżce. A pomyślę.
No niestety, sypie cały czas. I obawiam się, że mój system topienia śniegu z namiotu za pomocą kozy nie zadziała. To już jest nieźle wybrzuszone i ciężkie. I mocno widzę, te rurki są też już przekrzywione. Także no niestety, trzeba wejść. Trzeba drabinę i trochę ten śnieg pościągać. A potem już niech się rzeczywiście topi za pomocą kozy. Ładnie się w niej pali. To jest dobre narzędzie. Dzień dobry. Nieźle nasypało. Cała sobota, całą sobotę sypał śnieg. Całą noc sypał śnieg. Ile my tego mamy? Tutaj spróbujemy zmierzyć. A, nie tą stroną. Ile tu jest? 25 cm. Ale sprawdźmy tu, bo tu mam taki trochę lepszy miernik. Ile jest tutaj? 30 cm śniegu. Biorąc pod uwagę, że z tego się pewnie trochę zsuwa, to jest więcej. I sypie cały czas, ale już tak słabiej. Natomiast zapowiadają mrozy na kilka dni na pewno. W związku z tym ten śnieg się za szybko nie stopi. Także niestety nie mam wyboru. Muszę, mimo że dzisiaj niedziela, to niestety muszę popracować i dorobić sobie do traktorka pług. Piękna zima, no po prostu piękna zima. No dobra, to co? Trzeba zrobić pług. Thank you.
Dzień dobry. Powiem wam, że jest takie powiedzenie, że niedzielna praca w guzik? Chyba w guzik się obraca. No bo tak, po pierwsze sobie źle to wyciąłem. O, tu może lepiej widać. Bo chciałem, żeby one dochodziły do siebie. A tak powinienem przykręcić. Niestety muszę to przykręcić w ten sposób. Po drugie, przykręciłem to odwrotnie, bo powinno być odwrócone. Następna wtopa. A próbując wykręcić te wkręty, ukręcił mi się jedyna końcówka do śrub, która już mi została. Także tak. Dobra, działam dalej. Mam nadzieję, że chwilkę i to skończę. I będę mógł odśnieżyć. Po śniegu jeszcze trochę dosypało. Ja już, żeby nie licząc na to, że odśnieżę, po prostu założyłem łańcuchy. No i w łańcuchach bez problemu stąd wyjeżdżam. No kłopot jest tylko taki, że niestety drogi już tam dalej są odśnieżone. A w łańcuchach niespecjalnie powinno się jeździć już po asfalcie. Także no niestety. Robię pług i odśnieżę i wtedy będę mógł zdjąć już łańcuchy. Śniegu już nie powinno więcej napadać. Natomiast jest mróz. Ile tam jest teraz? Nawet nie sprawdzałem. No jest minus 5. No dobra, działam. A swoją drogą to wam powiem, że dobrze, że dzisiaj, że nie ma ze mną Marty, bo no niezły to zrobiłem bałagan. Dobra, byłem w sklepie, kupiłem końcówki. Kupiłem sobie nowe rękawiczki. Te nie są najlepsze, bo tu mają gumę i przy wkręcaniu można się zdziwić. Dobra.
No cóż, odśnieżać to też trzeba się nauczyć. No ale okej, no jest trochę lepiej niż było. Tutaj trochę mam za wysoko, to jeszcze cofnę. No ale już jest lepiej. Natomiast co bym poprawił w tym pługu? Już patrzę w ogóle, jak on teraz wygląda. Tak. Po pierwsze muszę go obić czymś śliskim. Może tą plandeką, kawałkiem tej plandeki, którą z basenu. Tak, żeby ten śnieg się tutaj nie lepił. No to jest niepotrzebne. I chyba mógłby być trochę większy ten skos. Ale podoba mi się to. Tutaj trochę cofnę i poprawię. No i wracam. Traktorek daje radę, tylko muszę tutaj zrobić poprawkę, bo się czepia śnieg jednak tych desek, więc czymś to muszę obić, czymś śliskim, może tą plandeką. Rzeczywiście kawałek utnę sobie tej plandeki, co mam nią drewno przycięte, przysłonięte. Bateria. No, to powiem wam, że pług się sprawdził. Fajnie, że się tak da go zamontować. Widzę, że tu się nic nie wyrywa, a dostał przecież mocne obciążenie. A szerokość też jest odpowiednia. No i zdecydowanie dodanie tej ceraty, czy tego basenowej płachty poprawiło. Dzięki temu ten śnieg się nie czepia, nie lepi i ładnie się zsuwa na bok. Przejechałem już samochodem, sprawdziłem, że nie ma problemu. Już teraz, żeby zjechać, także zdjąłem łańcuchy. No i dzięki temu mogę pojechać do sklepu, no bo nie wiem, czy to już mówiłem, ale ja mam problem, żeby przejechać te 300 metrów do drogi, a potem ta droga już jest w zasadzie posypana i czarna i wtedy jazda na łańcuchach strasznie niszczy opony, więc to jest bez sensu. A z kolei nie chce mi się jechać 300 metrów, ściągać łańcuchy, jechać do sklepu, wracać i znowu je zakładać. Także to jednak jest niby szybko. Policzyłem 2 minuty na jeden łańcuch, na jedno koło, ale nie ma opcji, żeby się przy tym nie pobrudzić. Także tu mam w miarę odśnieżone. Nie jest najłatwiej, no bo ten teren jest nierówny i cały czas muszę się bawić jednak z tym turem i albo go obniżać, albo go podnosić. No trzeba uważać, żeby też no nie przeciążyć tego traktorka. On ma już swoje lata. Ale ładnie dał radę. Ładnie zapalił. Także podoba mi się. Mam nadzieję, że sprawdzi się przy swoim głównym zadaniu, czyli przy koszeniu łąk.
No a ten podnośnik też powinien mi się bardzo przydać przy remoncie domku. To jest model Kubota Saturn 24, czyli ma 24 konie. Ciekawe, ile z nich faktycznie jeszcze w nim zostało. Ma 12 biegów do tyłu. Nie do tyłu. 12 biegów do przodu i 4 do tyłu. Czyli tutaj ma jeden reduktor, jedynka, dwójka, trójka, neutral i taki bieg roboczy. I na każdym z tych biegów, jeżeli włączymy jedynkę, to mamy drugą skrzynię. I tu tak samo jest jedynka, dwójka, trójka, obecnie neutral i wsteczny. Czyli 4 biegi do tyłu. Dobrze liczę. 4 razy 3. Dobra, 4 biegi do tyłu i 12 biegów do przodu. Z tyłu ma te ustrojstwa wszelkie potrzebne, na których się nie znam, do tego, żeby zaczepić to, na czym mi najbardziej zależy. Czyli nie na tym obciążniku 250 kg, tylko na kosiarce. Chyba kosiarce bijakowej, bo wydaje mi się, że taka nam się najbardziej sprawdzi. No i to, co dla mnie istotne, to to, że jest ten tur. A traktorek jest fajny, bo jest zgrabny, nie za duży. Ma 1,20 m szerokości, także też spokojnie wjedzie w te moje futeczki. Traktorek mam z taką łyżką. I to jest fajna łyżka do tego, żeby jakąś ziemię przewieźć. To też mi się bardzo przyda. Natomiast do odśnieżania, no ona też się sprawdzi przy odśnieżaniu, ale powiedzmy na jakimś bardzo równej powierzchni i nie za dużej. Natomiast tak jak ja mam drogę, gdzie muszę zepchnąć co na bok, to taka łyżka się nie sprawdza, dlatego dorobiłem ten pług. Pług dorobiłem bazując na tej łyżce. Ona ma tutaj takie zaczepy. Zaczepy, które wchodzą na taką rurę i dodatkowo tu mają dwa takie zaczepy, które stabilizują całość. Czyli to są te zaczepy, które ja dorobiłem z takich kątowników, które wchodzą właśnie na tą rurę. I tu jest taka wajcha, o, którą zobaczcie tu. Jak ją przesuwam, no to ten pręt zazębia się, o, za ten element. O. A no i dodam jeszcze jedno. Bardzo fajna dla mnie rzecz to to, że ten traktorek ma kabinkę, co nie jest akurat zbyt częste w takich małych traktorkach, a już wczoraj mogłem docenić, że jednak jest to bardzo przydatna rzecz. A nie, jeszcze nie powiedziałem, napęd oczywiście na 4, ale można go odłączyć, więc też na tych moich górkach, dołkach to, że napęd jest na 4, super się sprawdzi. Mam nadzieję. A jak będzie, zobaczymy. Najważniejsze, że wczoraj popracował za 2 godziny w dość trudnych warunkach, no bo to odśnieżanie to jednak jest, nie jest lekka rzecz. I bez żadnego problemu, nie zgasł, nie dusił się, dawał radę, pchał dzielnie. Mam nadzieję, że się sprawdzi, będzie nam długo służył, bo pracy, jak mówiłem już, mam dla niego sporo. No i jeszcze muszę znaleźć miejsce dla traktorka. Powinien się, muszę to zresztą zmierzyć, no ale wydaje mi się, że powinien się zmieścić w te wrota, w sensie wysokości. Może ten kogut będzie zaraz przeszkadzał, najpierw się go zdemontuje. I nawet jak patrzyłem, to tam jest miejsce. Tylko trzeba trochę uprzątnąć. Ale to nie dzisiaj. Na dzisiaj to już z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Piękny jest ten pług, no po prostu piękny. I to już jest czwarty, jak to Marta stwierdziła, czwarte życie
basenu, bo najpierw służył za basen, potem służył za płachtę przy poprzednim remoncie, który robiłem. I teraz służy głównie tutaj za płachtę do osłaniania drewna. No i teraz za pług. Ciekawe, ile jeszcze wykorzystań dla tego basenu znajdę. Dobranoc.